Hej, z tej strony witam was znowu, Dante1977. W tym odcinku chciałbym przetestować demo pełną wersję użytkownika Nazi Zombie. Pewnie znacie go z jego poprzedniego epizodu Wieża. W tym będę musiał przetestować, w sumie będę musiał, no przetestuję, nikt mnie nie zmusza, inwazję gumbowców, część pierwsza. Okej. A imię jego inwazja gumbowców. Parafraza, a imię jego 44 z dziadów Mickiewicza. Inwazja gumbowców. Mario. I pierwszy slot pusty. What? Szybko! Gumbowcy już tu są! Uciekaj! What? Ja nie uciekam, co ja? Cipka jakaś? No dalej, dawać dalej ich tu. O, kolejni. Ten krzaczek trochę wystaje. W ogóle te stołki też. Lepiej nie dawać takich rzeczy na jaskiniach Super Mario Bros. 3. A jak już, to dać je za pomocą odznaczonego auto align trochę niżej. Wow, ale nie przesuwa. Ale już się nie dam tyle posuwać, okej. Widocznie miałem tu wejść, bo mnie ściana zatrzymała. Witaj, Mario! Te potwory to gumbowcy. Owca, o! To jeszcze czekam na gumb kozły i td. Schowałem się przed nimi, jednak obawiam się, że oni mogą nas pokonać. Więc słuchaj. Kilka toadów zbudowało portal do świata gumbowców. Nie był jeszcze testowany, więc nie wiadomo, czy zadziała, ale warto spróbować. Niestety... ich laboratorium znajduje się na drugim końcu świata. Długim końcu świata. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. A tymczasem przejdź przez jaskinie, które zaprowadzą cię tam, gdzie gumbowcy jeszcze nie dotarli. Hej, hej! Hui, hui! Okej, już. Wulkanolotusy, nice. Au. Nie, no dwie monetki pominąłem, no niewiarygodne, no. Można wejść? Jezus, można wejść znowu do tego samego etapu? Ale dobra. Speedrun, inwazja gumbowców. Normalnie TAS, no. W sensie Tool Assisted Speedrun. Speedrun. No teraz 4000 tutaj, okej. Okay. Podziemia. Przynajmniej mogę zdobyć monetki. Okej. Okay. Nie za dużo was? Cement bloki nie wyglądają zbyt ładnie w powietrzu. Nie wiem, co tak często ludzie używają tych cement bloków. To naprawdę nie jest zbyt ładne. O, 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 PO. Okej. Okay. Aha, czyli muszę wykorzystać trampolinę. Tylko muszę uważać na tego pana. I na tych panów. Bez jaj, ile tego jest. Kolejna trampolina. Niestety nie mam jak... najwidoczniej muszę jej tu użyć. Kurwa. O! Spoko. Mario! Jak się tu dostałeś? Nieważne. Słuchaj, na wszelki wypadek zamknąłem... zamknąłem powinno być napisane. Wejście do jaskini, żeby gumbowcy tu nie weszli. Masz ten klucz i idź sprawdź, czy oni tam są. Wiadomo, że tu tam będą, bo po co by mi to dawał. Weź sobie ten klucz, coś dupę. No, próbował. Gumbowcy tu nie dotarli, ale... trzeba będzie znaleźć dobry środek chwastobójczy. Mario! Natychmiast jedni do zamku... zamki księżniczki, wow.
poinformować ją o inwazji gumbowców. Ja nie dam rady, bo nie mam siły. Żegnaj. Nie ma siły, ale może cały czas skakać tutaj. O Jezus, co za matoł. Koziołek matołek. Nie ogarniam tego, że dawał, że daje tak. Nie można było dać po prostu czarnego tła Super Mario Bros. 3 i tam dać Exit Super Mario Bros. 3. Nieważne. Zamek księżniczki Beach. Ale na razie jest w porządku. Widzę, że daje dużo backgroundu, chyba momentami aż za dużo. Ale fajno. Jebać cię, Peach, mam tutaj zabawę na długie lata. Dobra. Jego nie bolą ręce, tak ręce, bo mają bije rącami. Te, gdzie lecisz? Tu nie wolno, pajacu. No, rzeczywiście nie wolno. Czy wiesz, z kim rozmawiasz, chujcu? Majo, czemu nie wszedłeś normalnymi drzwiami, tylko przez balkon? Nieważne. Księżniczka poszła do stracza i od godziny nie wraca. Wysłałem tam kolegę, ale on też nie wraca. Ja się boję tam iść. A co jak księżniczka padła do kibla? Sprawdź to. Chyba wiesz, że niektórzy potrzebują dużo papieru toaletowego. Może po prostu jej się skończył i teraz bezradna. No po co mamy ją ratować? Idę tu. Myślałem, że mogę tak zostawić Peach w straczu. Okej, zobaczmy jak zrobił kible. Będę musiał jej naprawić, co? W sumie Mario jest hydraulikiem. Od tego jest. Co? Ja chciałem z nim pogadać, myślałem, że nawet nie będzie. Witaj, zagrajmy sobie. Pewnie nie wiesz, gdzie jesteś. Podpowiem ci. Podziemiach, które prowadzą do mojego laboratorium. Jeżeli jesteś inteligentny, poradzisz sobie z tym zadaniem. Jeżeli nie, to zgnijesz tu. Zaczynajmy grę. Jigsaw z piły. Zgniję, próbując skoczyć. You think it's a motherfucking game? Okidoki. Fuj, trudne. Witaj w kolejnym zadaniu. Musisz skakać po lodzie, aż dojdziesz do drzwi. Jeżeli spadniesz, to wpadniesz do lamy i zginiesz! Pieprzysz? Wpadnę do lawy i zginę. I fajnie, że te bloki lodu są tuż nad tą lawą i sobie tak stoją. Nie roztapia ich to. Ciekawe. Okej. Ale ciekawy pomysł. W tym zadaniu zmierzysz się z moim strażnikiem. Jeżeli go pokonasz, dostaniesz się do mojego laboratorium. Znajduje się za tymi czerwonymi drzwiami. To jest ten strażnik? Myślałem, że to ten strażnik. Ludwik. Ludwiczek pierdoliczek. Okej. Ludwik jest takim trudnym bossem. Patrzcie po prostu na jego ataki nie do przewidzenia. Nie da się go pokonać. Nawet Chuck Norris miał problemy. Nie no, Ludwik jest trudny, jak się coś zrobi w pomieszczeniu, a tak to... Gratulacje. On mi gratuluje, czy Jigsaw? Co, Peach jest Jigsawem? Och, to tylko ty, Mario. Zbudowałam te pułapki po to, żeby żaden głupi Toad nie wszedł tu. Słuchaj, wiem, że gumbowcy zaatakowali, a ty idziesz do laboratorium, gdzie Toady mają teleporter. Pomogę ci w tym. Ja też mam teleport, ale on nie ma takiej mocy, żeby teleportować się do świata gumbowców. Można cię teleportować na pustynię, a pustynia jest bliżej laboratorium niż mój zamek. Idź się przygotować, a ja idę włączać teleport. No to idź! Wynocha! Tutaj może wchodzić tylko księżniczka. A ja nie wyglądam na księżniczkę, patrzcie na moją piękną twarzyczkę. Szatnia. Co w szatni? Wyobraźcie sobie, że utykam. No. Hamidło. Po co mi coś, co zmienia położenie graczy? Nieważne. No, one up.
Ten, a właśnie, jakby ktoś pytał, ten grzybek z pytajnikiem, gdy gra dwóch graczy, battle game albo normalnie, to zmieni ich położenie, ale jak gra jeden gracz, nic nie robi. Pusty. Błędowski. Okej. Okay. Jest gotowy! Skacz! Mam skoczyć to coś? O, znowu teleporty jak wieży w jego poprzednim epizodzie. Ciekawe, czy też tu będą jakieś teorie spiskowe o pochłanianiu czegoś. Może, że gumbowcy są wytworem ich własnych koszmarów, że sami sobie zgotowali to wszystko. Tutaj jest mały kadłub z tym piaskiem. Można to trochę, ten piasek dać dalej. Ha! Myślisz, że się nie nauczyłem po zdradzie części drugiej? No to taka zdada część druga teraz, ale fajny epizod. Wydaje mi się, że nawet lepsze od wieży, w sensie bardziej te etapy są rozbudowane. Witaj, mam pewien problem. W mojej pownicy... co to jest pownica? Kurwa, nie wiem. Pownica. Jest kilka gumbowców, którzy tu dotarli. Ty dotarli. Zamknąłem ich tam, żeby poszli po pomoc. Proszę, zabij ich. Zamknął ich, żeby poszli po pomoc. O, mogę skoczyć na stół. Fajnie, że dał, że na stole są, a nie, że spadają ze stołu. Wielki plus. I właśnie... Wow, pasjonujące. Czy się zdaje, czy ten domek to był taki ryj? Czyżby to był brzydal? Już wiem! Więc to brzydal za tym wszystkim stoi. Aha, tylko że przypadkiem, jak przełączę ten przełącznik, to nie będzie tak, że on będzie wisiał. Te kraty będą wisieć w powietrzu. Uff, na szczęście nie. Dzięki, że mnie uratowałeś. Gumbowcy jakimś cudem dostali się tutaj. Pewnie ten stary psycholin pomógł. Gumbowcy wezwali pomoc i pewnie na górze dzieje się coś złego. Ale mam też dobrą wiadomość, bo tam dalej jest więzienie, gdzie jest całkiem spory zapas broni. Dobra, idź już. Co takie dobre, idź już, to może ponownie widzisz tę klatkę. Okej. Nie mogą go dopaść. Tylko on, tylko Mario może uratować świat przed gumbowcami. Coś już nie od zwykłych gumb, nie wiem. To jest pułapka, to za proste. A jednak nie. Celowniczek taki. Jak mi ucieknie któryś gumba, to przegrywam. Ha. Okej. Okay. Ucieczka ze statku. No, jaka ucieczka? Myślę, że ten statek będzie się zawalał. Ej, ale w sumie on chciał zrobić chyba jakiś taki airship wieży, czyżby wsadził go jednak tutaj? Poradnik dla personelu, w to miejsce wchodzą małe gumby. Muszę przyznać, że to ciekawy pomysł. W sensie, że jakby dał to, co miało być w wieży. Co? Te gumby, te gumbowce to są upośledzone, po prostu cały czas stoją w miejscu i dają się zabić. Lel. Ale fajny domek. Cześć Mario, witaj w moim domu. Nie wiem, jak się tu dostałeś, bo drzwi są zamknięte na klucz. Oto mój dom. Mieszkam tu z bratem. Moja mama i tata nie żyją, bo gumbowcy ich zabili. Na górze są nasze pokoje, na dole łazienka i kuchnia. Ale jak te gumbowce sobie tak pozostają, to jego rodzice musieli być wyjątkowo drunować. Tak sobie wlezi w te gumbowce, czy co, nie wiem. Na górze nasze pokoje, na dole łazienka i kuchnia. O, może na górze będzie coś ciekawego. One up. O, oni śpią w chmurach, ciekawe. Ale nie chciałbym mieszkać w takim domu, gdzie... wiecie, gdzie... są łańcuchy i wszystko jest czarne. I patrzcie, jakie faworyzowanie. Czyli to jest pewnie pokój młodszego brata. On ma one upa, a pokój starszego... monetki. Patrzcie, no po prostu... jak tak można? Co tu jeszcze? Łazienka i kuchnia, łazienka. Kibel się zapchał. O, Kruci! Klocuch! Czyli mazi zombie to jednak klocuch, nie Gabriel Hajdu. Zepsułem kibel. Nic nie mów mojemu bratu, iść to na pewno. Na co czekasz? Skakuj do kibla. No, ale epizod oddaje realia. Mario jest hydraulikiem, więc here we go. Co? Co to jest to na górze? Czemu nie dał po prostu dalej?
I czemu... Czemu się to tak dziwnie z tym pokrywa? Wytyfy, to jest straszne. Znaczy wiem, że to Super Mario World, ale... nie wiem. Więzienie. Dzień dobry, Mario. Mamy dla ciebie broń, która pomoże ci w walce z gumbowcami. Strażnicy widzą, kim jesteś, więc nic ci nie zrobi. Widzą? Widzą. A jak oni mogą widzieć stamtąd, co się on na przykład patrzy tam przez kratę, to... O, biedne Toady, ciekawe co zrobiły. Hohoho, serio, powieszony Toad. Fajne, to mi się podoba, bo z tego co wiem, ten nazi zombie robił też jakieś horrorowe etapy. No, puść mnie, ty chuju. Okej. Mam nadzieję, że to porządni złodzieje siedzą tam, a nie politycy. Nie za dużo tego? What? Aha, no tak. Przecież ma być dużo, bo to więzienie. No i widzicie, po prostu nic, dobra. Albo w sumie punktów sobie nabiję, a zegarków i tak nie używam. Ile punktów, tak bardzo mi się przydadzą. Strażnicy z Zeldy też mają coś dziwnego. Nie, po prostu nie. Aha, jest powieszony, ale dalej się patrzy w moim kierunku. Co za schiza, no nie. Czy wiecie, że Yoshi jest gejem? Dlaczego? Ponieważ kocha się Birdo, a Birdo jest facetem, który myśli, że jest kobietą. W takim razie wszystko się układa w jedną całość, chyba że Yoshi jest kobietą, ale wątpi. No dobra, koniec tego. Mogłem pójść górą. Okrucy! Ktoś nam ukradł statek, ale im przewodziliśmy specjalną broń. Na szczęście, wow, znacie słowo na szczęście? Na? Spacja szczęście. Statek miał opcję samozniszczenia. Samozniszczenie. Miał opcję samozniszczenie. Na wypadek kradzieży. W takim razie musisz popłynąć bez statku. Muszę okazji go poszukać. Jeszcze tylko kawałeczek do laboratorium. Aha! Statek został rozpierdolony, ale mam go poszukać. Mario miał Yoshiego, który stawał mu na każde zawołanie. Czekaj, tu. Zatopiony statek. Trochę to dziwne, w sensie... Nie wiem, co tu robią Sizable z jaskiń Super Mario World'a. A, ale go zwychujałem. Kolejny dorywany. Okej. Okay. Można by dać tła jakieś fajne... coś jak Super Mario World. Nie wiem czemu tak nie zrobił. Bloki jakieś, tła. Chodzi mi o backgroundy. No i jest ten zatopiony statek, który... W takim razie wisi w tej wodzie. Koncept fajny, ale tutaj chyba bym dał jednak CGFX. Tu akurat myślę, że są potrzebne, bo patrzcie jak to wygląda. To bardzo dziwne. Nie idę w te drzwi, może tu coś jest. No i gdzie tu mam pójść? Spróbuję tu. A co było tam? Ta specjalna broń? Skąd miałem wiedzieć, że tam jest ta specjalna broń? Bronia. No hej, to sprawdźmy, co to za specjalna bronia, co? Już nawet nie wzbieram tych wszystkich główienek, tylko płynę. O, Tanuki, no i proszę.
Tylko, że chyba nie zbije tego. A jednak zbije. Grand Theft Mayot. Theft, no coś takiego. Jak ta Grand... Thief. Bo co on daje te zamiany w takim miejscu? I fajnie, że można się uwięzić. Zegarek mi niepotrzebny. A, ale... A, zresztą mam tyle żyć, że... Kij z tym już. Okidoki, no to co my tu mamy dalej? Laboratorium. Aha, fajnie dać gracza od razu wodę, wiecie o co mi chodzi, że jak nie będzie patrzył, to może spaść, przepaść, chyba nie, powinno tu coś być na tym, żeby było dno i można było tu chodzić, bo tak to nie można dawać etapów, których na początku, jeżeli nic nie zrobimy, to zginiemy, na przykład, że właśnie się utopimy, albo utopimy, że padniemy w przepaść pod wodą, albo że nas jakiś przeciwnik zabije. Do laboratorium. O Majo, to ty! Słuchaj, mój kolega poszedł włączyć teleport, ale przez przypadek otworzył portal do Super Metroid. Na szczęście już ustawił go na siat gumbowcu, ale Marvel Brain wtedy się wydostała. Musisz się pośpieszyć, zanim teleport się zamknie. Najpierw zbierz rzeczy z magazynu. O no, ale skoro otworzył portal do Metroida, to może Samus Aran, czy tam Baran, jak zwał, tak zwał, też powinna przyjść i mi pomóc. Dobra. Chyba mi to niepotrzebne. To co, Samus, pomożesz mi? Tak samo jakby na przykład Dracula przyszedł z Castlevanii, to by miał przyjść mi Simon Belmont pomóc. O, jakaś zmieniona ta mafuga. Nabiję sobie punktów. No prawie mnie trafił. Lubisz to, Yoshi? Majo, wskakuj teraz! Jest to koniec inwazji gumbowców. Dlaczego? Świat gumbowców zrobi jako oddzielny epizod, który zapewnia, że będzie o wiele lepszy od tego epizodu. Dlaczego ten epizod nie był taki dobry? Brak pomysłów. Proszę czekać na część drugą, Świat gumbowców. Gumb baranów, okej. Nie dokończam dalej. Oszczędzę wam cierpienia w postaci mojego śpiewu. Okej. Wiecie, oczywiście muzyki nie ma, bo... usunąłem przez przypadek. Okej, to była właśnie inwazja gumbowców. Level design nazi zombie. Cóż mogę powiedzieć? Epizod całkiem niezły. Fabuła według mnie taka w sumie, że nie ma Bowsera, tylko gumbowce. Powinny się trochę różnić, to po prostu gumby, tylko że zmieniona nazwa, ale nic. Jakieś tam postacie spotykamy na swojej drodze, fajnie. Level design lepszy niż wieży, moim zdaniem. Ogólnie epizod też lepszy od wieży, więc nasi zombie robi postępy. Cóż, pozostaje tylko czekać na inwazję gumbowców część drugą. Ciekawe, czy będzie jak zdada, czy część druga, czy będzie jeszcze część trzecia, czwarta, piąta i spin-off prequela remake'u. No ale nie wiem, to już pozostawiam nazi zombiemu. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się!